Witam Was bardzo serdecznie, Marek Maras Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Po długiej przerwie, no w troszeczkę zmienionej oprawie, to co miałem zawsze za plecami, mam teraz po lewej stronie. Chciałbym zaproponować Wam materiał gry ekonomicznej, gry Uwego Rosenberga, At the Gate of the Lion. Dlaczego tej gry? Dlatego właśnie, że w tym tygodniu na portalu Wspieram to ruszyła kampania w celu wydania polskiej edycji tej gry pod nazwą Loyang. No to jest taka trzecia część trylogii żywieniowej Uwego Rosenberga, autora, którego bardzo dobrze znacie. Patrzę na półkę, ostatnio wydane Pola Arle, Kawerna, oczywiście ta pierwsza część Agricola, druga Le Havre, Szklany Szlak, czy też ostatnio wydany Patchwork. At the Gate of the Loyang, no gdzieś zniknął w tych czeluściach. Większość pozycji, które takich popularnych pozycji wydawane jest przez Lacerta. Lacerta nie zdecydowała się wydać akurat tego tytułu. Tytuł nie jest już nowy, bo wydany pierwotnie w 2009 roku, więc ma już swoje lata. Z tego, co zaobserwowałem w tej początkowym okresie kampanii, cena tej gry będzie kosztowała 138 zł, więc w stosunku do ceny, która była oferowana przez zakład Siemensgate na polskim rynku, no to była, to jest, myślę, że zdecydowanie 100 zł taniej od tego, co można było kupić w sklepie. Oczywiście nie ma tu takiej formalnej fazy żywieniowej, jak to było w Agricoli czy w Le Havre, aczkolwiek nadal pozostajemy w klimatach wsi, cofamy się no, 2000 lat wstecz do Chin. Gracze stają się takimi, no, nazwijmy to przedsiębiorcami, rolnikami, którzy będą uprawiali warzywa, będą te warzywa zbierać i oczywiście dostarczać na targ w miejscowości Loyang. Oczywiście te warzywa będą sprzedawali, wymieniali, wszystko po to, żeby uzyskać pieniądze. Te pieniądze pozwolą im przesuwać się na torze dobrobytu, torze pomyślności. Gracz, który po 9 rundach uzyska pojawi się najdalej na tym torze dobrobytu, po prostu wygra rywalizację. Jak to Uwe Rosenberg przygotował dla nas wariant od 1 do 4 graczy w wieku 10 lat, także tutaj nie ma jakichś takich specjalnych wymagań co do stosunku do tej gry. Pudełkowo to jest 90 minut, aczkolwiek muszę powiedzieć, że te pierwsze rozgrywki niestety będą zdecydowanie dłuższe. Myślę, że 2 godziny trzeba na to zdecydowanie przeznaczyć. No cóż, pokażę Wam, jak wygląda rozgrywka, pokażę Wam elementy, no i pozwolicie, że na koniec podrzucę Wam kilka argumentów, które pozwolą Wam podjąć decyzję, czy warto tą grę wesprzeć na Wspieram to, a muszę powiedzieć od razu, że zdecydowanie warto, mam tą grę od samego początku i w stosunku do tych innych pozycji Uwego Rosenberga weryfikowałem sobie w notatkach, okazuje się, że no tylko i wyłącznie Patchwork mam 500 rozgrywek, na drugim miejscu zdecydowanie jest At the Gate of the Lion ze względu na tą prostotę, szybkość rozłożenia, więc tyle. Zapraszam Was na materiał. Tradycyjnie zajrzyjmy do pudełka gry ekonomicznej At the Gates of the Lion. Omawianie elementów gry zacznę od takiej planszetki w kształcie litery T. Mamy tu tor obfitości, czy tor pomyślności wyznaczający punkty, na które będziemy zdobywać, będziemy się poruszać znacznikiem po tym torze. Mamy tu sklep, w którym będziemy sprzedawać i kupować warzywa, a także ta planszetka będzie nam organizowała oczywiście rozgrywkę. Będziemy tu kładli nasze karty, które będziemy pozyskiwali w kolejnych fazach. Oczywiście ta planszetka jest dwustronna, możemy grać na takim czerwonym tle. Mamy 6 gatunków warzyw, w sumie to jest aż 237 znaczników. I tak, żółte to są zboża, pomarańczowe dynie, czerwone symbolizują rzepy, białe kapustę, jasnozielone fasole, a ciemnozielone są to pory. Główną walutą gry jest cash o nominałach 1 i 5, oczywiście z tradycyjną dziurką w środku. At the Gate of the Lion to gra karciana, mamy tu dosyć sporo kart, no w zasadzie to jest 120 kart i teraz pozwolicie, że dwa słowa powiem, jakie karty występują w grze. Będę pokazywał oczywiście
po 8, tych kart jest 14. To są karty stałych dostawców. Co rundę będziemy mieli obowiązek dostarczyć określony set, czyli dwa warzywa do takiego dostawcy. Jak widzicie, tu jest różna konfiguracja warzyw i dochody uzyskiwane z tych kart są naprawdę różne. Kolejną grupę kart stanowią karty tak zwanych dostawców okazyjnych. Tu będziemy dostarczali trzy warzywa i te warzywa trzeba dostarczyć jednocześnie. W tym wypadku nie ma obowiązku dostarczać w rundzie. Mamy określone zasady dostarczania tych zasobów i uzyskiwania dochodu. Tych kart również jest 14. Kolejna grupa kart w At the Gate of the Loyang to są gry targowisk. Tu będziemy wymieniali warzywa na inne. Oczywiście jak taką kartę pozyskujemy, powinniśmy na takim straganie od razu ułożyć warzywa i w tym wypadku możemy wymieniać zasoby, oczywiście z naszych zasobów na inne. W tym wypadku pozyskujemy, jeżeli taka karta zostanie całkowicie wyczerpana, jest odrzucana. Kolejną grupą kart, czwartą, to są karty pomocników. Tych pomocników będziemy zagrywali podczas gry. Mamy jakby dwa rodzaje pomocników. Pomocników, którzy przynoszą nam korzyści, a także pomocnicy, którzy oddziałują na innego gracza. Oni są oznaczeni takim czerwonym lampionem. W tym wypadku możemy tych pomocników zagrywać na współgracza, który z nami gra, czy uczestniczy w danej rundzie. O tym zaraz powiem. Oczywiście jest określony tekst na karcie, który trzeba wypełnić, więc tutaj nie będę tych kart tłumaczył. Jest ich 19, więc tak naprawdę tych kart jest naprawdę dosyć sporo. Mają różne funkcje. Możemy dostarczać towar dwa razy w ciągu jednej rundy, możemy dostarczać towar do innego gracza, możemy kupować taniej towar, możemy wymieniać na targu innego gracza, więc tak w tym momencie możemy pozyskiwać z zasobów jego określone warzywa, więc tak naprawdę te karty dosyć mocno wpływają na strategię. Podczas gry gracz będzie mógł zaciągnąć pożyczkę w wysokości 5 cash. Oczywiście ta pożyczka nie jest zwrotna. Rozliczamy się z tej pożyczki na koniec, przesuwając nasz znacznik pomyślności w dół. Więc tak naprawdę można się wspomagać dodatkową gotówką. Ważnym elementem rozrywki są pola. Na początku gry każdy z graczy dostaje pole domowe, które będzie obsiewał i będzie z takim polem startował. Dodatkowo każdy z graczy dostaje taki zestaw 8 kart. Mamy tu pola trójkowe, czwórkowe, piątkowe, szóstkowe. To oczywiście będzie stanowiło taką naszą bazę. Te wszystkie karty będziemy tasowali oczywiście i one będą stanowiły naszą bazę. Co rundę będziemy takie karty wykładali przed nasze pole i będziemy je obsiewać. One będą stanowiły naszą bazę do produkcji czy też uprawy warzyw. Oprócz naszej prywatnej puli pól do obsiewania możemy w czasie gry uzyskać tak zwane pola komercyjne, ale one są obarczone kosztem i w tym wypadku, jeżeli chcemy takie pole umieścić w naszym obszarze gry, no niestety trzeba będzie za nie zapłacić 2 cash. Każdy z graczy rozpoczyna rozgrywkę z wózkiem, z takim miejscem do przechowywania. Tu możemy na koniec rundy przechowywać jedno warzywo, ale jeżeli zapłacimy już 2 cash, w tym wypadku możemy stawić magazyn i ten magazyn już ma zdecydowanie większą pojemność, bo może przechowywać na koniec rundy aż 4 warzywa. Ostatnie elementy, które występują w grze, to jest taka karta pomocnicza, mówiąca nam o zależnościach między dostawcami stałymi a okazyjnymi. Tu w tym wypadku czasami warto położyć taką kartę, wtedy wiemy, jaki jest dochód. Czy uzyskujemy mniejszy dochód z klientów okazyjnych, czy większy, to w zależności od proporcji, ale o tym powiem w fazie akcji. A także mamy takie znaczniki, jeżeli pozyskujemy kartę stałego dostawcy, od razu kładziemy na nim znacznik zadowolenia. Jeżeli nie uda nam się w rundzie, czy w fazie, w której pozyskaliśmy takiego klienta, go zaspokoić oczywiście dwoma warzywami, bo jest obowiązek, wtedy przerzucamy znacznik zadowolenia na drugą stronę i w następnej rundzie gracz będzie musiał zapłacić karę w wysokości 2 cash, jeżeli nie wywiąże się z obowiązku dostarczenia. No i na koniec mamy dwa znaczniki, znacznik pierwszego gracza i znacznik drugiego gracza.
Pokazałem Wam elementy. Widzicie, tych elementów generalnie nie jest za dużo. Wyglądają bardzo dobrze, bardzo okazale na stole. No teraz pozwolicie, że pokażę Wam, jak wygląda przygotowanie do rozgrywki, czyli tak zwany setup. I wtedy będziemy mogli już zacząć tą właściwą rozgrywkę. Każdy z graczy bierze planszetkę, znacznik stawia na cyferce 1, wypełnia wszystkie pola sklepu poza tymi dwoma. Obok kładzie nasz wózek, oczywiście nad planszą kładziemy nasze pole domowe, a także dek kart z tych 8 wcześniej potasowanych pól. Każdy z graczy dostaje kapitał początkowy w wysokości 10 cash. Z kart stałych dostawców wybieramy 4 karty, które mają taką kropeczkę tutaj. To jest chyba jedyny mankament graficzny, bo tak naprawdę ciężko te karty odróżnić. Oczywiście te karty tasujemy i każdy z graczy dostaje kartę. Jeżeli gramy w zestawie dwuosobowym, te karty wracają do deku. Pozostałe, jeżeli nie, no to każdy dostaje po jednej karcie. I to jest taka startowa karta, którą gracz powinien mieć na ręku. No, w zasadzie jesteśmy przygotowani, ale począwszy od gracza, który ma znacznik pierwszego gracza, to jest taka sprawa umowna w pierwszej rundzie, powinniśmy obsiać nasze pole. Odbywa się to w ten sposób, że z naszego sklepu powinniśmy kupić warzywo za cenę podaną oczywiście w tym ciemniejszym polu i należy obsiać nasze pole. Jeżeli oczywiście kupimy najtaniej za 3 zboże, należy uzupełnić pole zbożem i w tym wypadku widzicie, to jest 9 znaczników. Jeżeli ten znacznik się ostatni skończy, wtedy gra kończy się. Kolejny gracz może jeszcze dokupić takie same warzywo. Kolejny już niestety, trzeci, musi wybrać inne warzywo. Jesteśmy gotowi do przygotowania rozrywki. Właściwa rozrywka trwa 9 rund. Wyznacza nam to pole domowe. Te pole, które obsialiśmy, jeżeli skończy się 9 warzywo, to znak, że no, rozrywka dobiega końca. Gra przebiega przez 9 rund. W każdej rundzie są 3 fazy. Pierwsza faza, faza żniw, jest bardzo prosta. Wykonywana jest przez graczy równocześnie. Polega ona na tym, że zbieramy plony już z obsianego pola, czyli zdejmujemy po jednym warzywie na nasz magazyn czy też wózek i w tym wypadku wykładamy kartę ze stosu, którą przygotowaliśmy wcześniej. Mamy tych 8 kart. Wykładamy kartę, które będziemy mogli oczywiście w tej czy w kolejnej turze obsiać. Jeżeli jest to kolejna runda, to zbieramy warzywo z każdego pola. Tak na dobrą sprawę to jest bardzo szybko, bardzo prosto, czyli pierwsza faza w zasadzie za nami. Druga faza to jest faza kart. W tej fazie kart każdy z graczy dostaje po 4 karty na rękę. Z wspólnego stosu tasowane są 4 karty na rękę i polega ona na tym, że gracz w tej fazie musi pozyskać 2 karty, na których będzie pracował w tej rundzie. Polega ona na tym, że gracz, który został wybrany jako pierwszy, czyli posiada duży znacznik, wykłada pierwszą kartę z ręki na tak zwany dziedziniec, czyli na środek stołu wykłada kartę odkrytą. Kolejny gracz może zrobić to samo, może wyłożyć kartę na środek, czyli tym samym powiększa pulę kart, albo też zabrać tą kartę ze stołu, zabrać jedną kartę ze swoich, trzy pozostałe odłożyć na stole. I w tym wypadku zasada jest taka, że pozyskujemy jedną kartę z ręki i jedną kartę ze stołu. I w tym momencie nasza faza w tym momencie się kończy. Pozostali gracze grają dalej, tak żeby uzyskać 2 karty. Pamiętajmy, jedną z ręki, jedną ze stołu, czy tak zwanego dziedzińca. Gracz, który ostatni weźmie karty ze stołu, oczywiście dostaje znacznik pierwszego gracza. Przedostatni gracz, jeżeli gramy w rozgrywce 3-4-osobowej, dostaje mniejszy znacznik. I jakie to ma znaczenie? Takie ma znaczenie, że gracz, który ma większy znacznik, wybiera sobie gracza, z którym będzie grał w danej rundzie w fazie akcji. Będzie mógł zagrywać na niego karty interakcyjne pracowników. Z kolei gracz, który ma mniejszy znacznik, będzie rozgrywał grę, jeżeli to będzie rozgrywka 4-osobowa, z pozostałym graczem. I takie to ma znaczenie, czyli w zasadzie dwie fazy mamy omówione. Teraz przejdę do tej kluczowej fazy akcji. Pokażę Wam, jakie są możliwe akcje do wykonania.
Po fazie kart pozyskujemy karty. Oczywiście pamiętajmy, będziemy mieli dwie i te karty w zależności od znaczników będziemy umieszczali w odpowiednim polu gry, albo po prawej, albo po lewej stronie, tak jak wyznacza nam to nasza planszetka, czyli litera T. I teraz co możemy zrobić? Gracz ma do dyspozycji kilka możliwych akcji, które może oczywiście wielokrotnie powtarzać. Jest jedna akcja, której powiem na koniec, którą może wykorzystać tylko raz w fazie akcji. Jeżeli ma jakieś zasoby w swoim magazynie czy też na wózku, może obsiać pole. No czyli tak samo jak było w przypadku pola domowego, kładziemy jedno pole, tym samym uzupełniamy całość. Należy pamiętać o ograniczeniach. W górnym rogu mamy informację, jakie warzywa możemy obsiewać na danym polu. Kolejna możliwość jest to sprzedaż bądź też kupno warzywa. Oczywiście jeżeli mamy wolne miejsce, możemy sprzedać zboże za jeden. Jeżeli chcielibyśmy kupić, to oczywiście za trzy pieniądze za sprzedaż oczywiście oddajemy do puli ogólnej. Kolejna opcja, którą gracz może wykonać, jest to dostarczenie towaru, czyli warzyw do naszego dostawcy stałego. W tym wypadku jest zobligowany dostarczyć taki towar. Może to zrobić raz na rundę i uzyskuje w tym wypadku dochód w wysokości 4 cash zasobów ogólnych do swoich zasobów. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że nie udałoby mu się to dostarczyć, odkręcamy znacznik zadowolenia tego gracza i w następnej rundzie, jeżeli nie dostarczymy, to będziemy musieli zapłacić karę w wysokości 2 cash. Podobnie jak w przypadku dostawcy stałego, możemy dostarczyć nasz towar do dostawcy okazyjnego. Oczywiście musimy te warzywa dostarczyć jednocześnie. Nie możemy tego robić tak etapami. I w tym wypadku uzyskujemy określony dochód. Tu jest pewna zależność, ale zaraz o niej powiem. I w tym momencie ta karta po zrealizowaniu znika. Jest pewna zależność, mamy taką kartę pomocniczą, która nam to bardzo ładnie obrazowo wyjaśnia. Jeżeli mamy naszych okazyjnych klientów mniej jak stałych, do wybranej kwoty dodajemy 2 cash. Jeżeli sytuacja wygląda odwrotnie, no to w tym wypadku niestety nasz dochód będzie mniejszy. Kolejną opcją, którą gracz może wykonać, to jest oczywiście wymiana towaru. Widzicie, 1 do 1 bądź też 2 do 1. Po prostu oddaje zasoby, które posiada na wózku bądź też w magazynie, dostarcza i w tym wypadku uzyskuje pora, kładzie go do swojego magazynu. Jeżeli wykorzystamy całkowicie tę kartę, ta karta po prostu spada, a te warzywa trafiają do zasobów ogólnych. Oczywiście możemy zagrać kartę pomocnika, możemy ją odrzucić. To jest jedyna karta, którą możemy odrzucić bezkarnie. To w tym wypadku to jest też dodatkowa opcja. Jeżeli mamy kartę z lampionem, to w tym momencie zagrywamy kartę naszego współgracza, który jest w naszej parze. Akcją, którą można wykonać raz w swojej rundzie, jest zakup tak zwanych dwóch kart, czyli dwupaka. Będzie on kosztował tyle, ile mamy albo klientów, bądź też straganów. W tym wypadku, jeżeli byśmy mieli taką sytuację, byśmy musieli zapłacić 1 cash. Jeżeli byłaby taka sytuacja, to w tym momencie jest więcej klientów, zapłacimy 2 cash do banku, żeby pobrać dwie karty. Oczywiście pieniądze idą do zasobów ogólnych. Stali pobieramy dwie karty i teraz. I w tym wypadku decydujemy, czy musimy jedną kartę położyć pod spód, decydujemy, czy kładziemy to jako targowisko, czy kładziemy to jako stałego klienta z różnej strony. Jeżeli ewentualnie położymy ją tutaj, ta karta zostanie też zrealizowana, to wtedy z automatu karta pojawia się po drugiej stronie. Oczywiście przykryta karta nie wpływa na koszt zakupu takiego dwupaka. Liczą się tylko i wyłącznie karty, które są widoczne, czyli w tym wypadku zakup dwupaka by kosztował nas 2 cash. Na koniec fazy akcji gracz może przesunąć się na torze pomyślności. Pierwszy ruch zawsze kosztuje go 1 cash. Jeżeli chce się przesunąć o kolejne stopnie, to w tym momencie musi zapłacić tyle, ile jest napisane na danym kamieniu. Jeżeli chciałby się poruszyć o kolejny krok, musi zapłacić już 3 cash. Jeżeli jesteśmy dalej na torze pomyślności, przesunięcie o kolejne pole kosztuje nas 1 cash, ale już przesunięcie na dalsze
miejsce na cyfrę 15 kosztuje nas w tym wypadku 15 cash. Kiedy z naszego pola domowego zbierzemy ostatnie warzywo, wtedy jest 9 runda, wtedy rozgrywka. Dokończamy rundę i rozrywka dobiega w fazie akcji. Oczywiście patrzymy, kto jest najdalej na torze pomyślności, torze dobrobytu. Oczywiście pamiętajmy, że musimy odjąć pożyczki, które zaciągnęliśmy, czyli cofamy się na torze dobrobytu i wygrywa gracz, który jest najdalej. Jeżeli jest remis, wygrywa ten, który ma najwięcej cash. Jeżeli mamy tyle samo pieniędzy, wygrywa gracz, który ma najwięcej warzyw. Jeżeli tu też jest remis, to w tym momencie dzielimy się zwycięstwem.